Siemaneczko! Witam Was ponownie i dziś mam dla Was kolejny materiał o czołgach premium. Dzisiaj ruszyła promocja na szóste, 7 i 8 tier. Oczywiście nie wszystkie promocje obowiązuje w sklepie premium na stronie World of Tanks i zobaczmy jak wyglądają te ceny, co przeceniono i co warto ewentualnie zakupić. Więc promocja tyczy się takich pojazdów jak AT-15A. Pojazd ten został Przeceniono 27% i kosztuje 77 zł, i teraz będę starał się każdy pojazd pokrótce omówić. A te 15 to jest wolna, krocząca bestia, która oczywiście posiada szybko strzene ale jest na tyle wolna, że... Na pewno wielu graczy by tego pojazdu nienawidziło, przez po prostu mobilność. Oczywiście posiadamy preferencyjny matchmaker maksymalnie na 8 tiery, dobre działo, ale mobilność, według mnie, ten czołg zabija. Takie czołgi się raczej szybko nudzą, więc ja osobiście tego czołgu nie polecam dla osób, które cenią prędkość. Kolejny pojazd to Krupp Waffenträger, Trager, który kosztuje taniej jak na 7 tier, niedużo 70 zł. Jest to czołg. A raczej pojazd premium, który wyróżnia się dobrym działem, niezłą mobilnością, otrzymał bafa, otrzymał bafa no i na pewno w tym gronie nie wygląda źle, szczególnie jeśli patrzymy na cenę. Więc polecam go typowym snajperom, to jest taki typowy terek do ukrywania i stania z tyłu. Kolejny pojazd to bardzo potężne Susto Y, które oczywiście jest już szóstym tierem i kosztuje 43 zł. Ale na pewno jest to typowy czołg Forfan. Forfan dlatego, że mamy tam pełno ciekawej amunicji, różnego typu. AP, które zadają więcej uszkodzeń, ale mają gorszą penetrację to jest amunicja premium. A amunicja standardowa ma lepszą penetrację, w okolicach 200, niecałe 200, ale strzela troszeczkę słabiej. Ciekawostka, właśnie. Dwa rodzaje amunicji, które zadają mniej lub więcej y, uszkodzeń, i jest to amunicja AP. Są jeszcze pociski odłamkowo burzące. Czy polecam? Dla jaj, dla zabawy tak, aczkolwiek tym pojazdem ja rozegram parę bitew i potem mi się też nudzi. Kolejny pojazd, naprawdę ciekawy, to SU-122-44. Tedyk ten szczególnie tutaj jest warty polecenia, ponieważ gracz na nim bardzo często wbijają medale Pula, Rosjeni. Z prostego powodu, niesamowicie szybko strzelne działo, zadające średnio 300... 90 uszkodzeń, mobilność, przyzwoity pancerz jak na siódmy tier, no i niska cena 80 zł. Jak za pojazd naprawdę porządny, no warto kupić, jeśli chcemy fajną siódemkę. Tylko uwaga, pojazd ten stracił przez lata, nie jest tak dobry jak kiedyś był. Szczególnie dlatego że losuje go aż na dziewiątki i ma problemy z penetracją, więc bez golda się nie obejdzie losuje go na 9, więc spotkacie nawet takie 75, penetracja jak wisi 6. Wiadomo, bazowo 175, na złocie 217. I to są Tiery 6, 7. I teraz przechodzimy do dwóch ósemeczek. A tak naprawdę to trzech, bo jeszcze jest jedna ciekawostka. Jak Tiger 88. Legenda wota według mnie pojazd, który był kiedyś bardzo polecany, polecany szczególnie przez zarobki, kosztuje w trzech zestawach różni od 420 złotych najdroższy zestaw znajdziecie, ale najtańsze chodzą po 154 złote. Pojazd, który chyba kosztuje w grze 10 tysięcy złota, przynajmniej tyle, jakby jest za tyle jest wyceniany. No i po przeliczeniu na złotówki no nie wychodzi to za dobrze, szczególnie że w tej cenie znajdziemy takiego, przykładowo Patriota. Dlaczego jak Tiger był kiedyś bardzo po polecany? bo Świetnie zarabia, ma tanie pociski i po prostu świetnie zarabia. Przebija raczej wszystko, co spotka, losuje go maksymalnie na dziewiątki. To są duże, duże atuty. Ale, 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 przebijał to jest dobre określenie. Teraz, w erze nowych czołgów premium, jak Tiger znacząco stracił, i gracze, którzy go posiadają, często już go nienawidzą, nawet wczoraj. Grałem ten pojazd na streamie i wielu widzów po prostu krytycznie oceniał ten czołg, mimo że kiedyś go uwielbiało. Czyli zobaczcie, macie znowu stan przeszłość i obecny stan. Przeszłość rewelacja, obecnie słabizna. Według mnie nie jest to zły wybór, ale na pewno są lepsze, dużo lepsze, więc za tą cenę raczej nie polecam. Kolejny pojazd, to nawet tutaj się nie będę wypowiadał za bardzo. T4400, 8 Jera, dziecki czołg średni. Powiem tak, jeśli ktoś chce wpakować kasę w błoto, to wiadomo, polecam. Naprawdę nie ma tutaj w ogóle co komentować. T4400 to jest kolejny pojazd z tych, które no nie robią szału i szkoda po prostu czasu na takie pojazdy. Tutaj mamy czołg opisywany przez. Ur gaming jako dobra mobilność, rozsądna siła ognia. Proponuję pograć iMixem mixem CDC STA2. To dowiecie się, co to jest mobilność, co to jest siła ognia i tak naprawdę będzie to prawie dwa razy tańsze. Tak, dwa razy tańsze. Czółk ten kosztuje 188 zł. Słuchajcie, 188 zł za czołg średni, który jest gorszy niż CDC STA2, i tak dalej. A one kosztują niecałe. 120 zł, a z promocji o panie, za pół darmo. Więc cholernie, głupia oferta, nieopłacany czołg, zdecydowanie. Ostatni tier 8 to jest yy, t 34 No i ten pojazd również mogę. Yy, tylko troszeczkę polecić. Nie, że o, warto kupić, tylko po prostu dobre działo. Znośna mobilność, ale. Lata świetne dzielą ten pojazd od Liberté, st 2 Patriotów, Defenderów i tak dalej. 4 jest spoko, ale nie na dłuższą metę, bo się nudzi też mobilność. Więc to jest moja ocena tych pojazdów w sklepie. Teoretycznie tutaj jeszcze jest Dicker MAX, ale jego raczej nikt go nie będzie go kupował, bo on był kiedyś za darmo, więc no wątpię, aby ktoś teraz chciał za niego płacić. Teraz przechodzimy do bitew. Wybrałem trzy szczególnie ciekawe okazy: jest to Tiger 88, Su i Su 100Y. Także te trzy pojazdy zobaczymy w akcji. Zaczynamy od Tegra 88. Wczoraj rozegrałem tym pojazdem na streamie z 5 bitew. W jednej wbiłem odznakę pierwszej klasy, wrosła mnie na 8, zrobiłem ponad 3000 uszkodzeń, nawet nie za bitewkę, tak bardziej chyba 3,5 było, ale reszta, no cóż, tam było gorzej. Wahały się te wyniki od tam 500 do 2000? No, widać było, że czołg nie dawał rady. Był zawolny po prostu i dział nie przebijał wszystkiego. No, takie są fakty. Nie przebijałem rywali tą armatą. Kolejna kwestia dotycząca Tegera 88 to to, że yy, ósemki teraz bardzo często losuje gorzej niż w przeszłości i preferencyjne matchmakery nieco są aż tak istotne. Często losuje i tak mnie na dziewiątki, właśnie tak jak tutaj. No, dziewiątek jest parę. 4, 5, 5, dziewiątek. Nie marty. To jest duży plus, ale nie wiem, czy to będzie wystarczająco pomocna sprawa. Dużo ósemek. To też jest problem. Kiedyś właśnie jak był ten matchmaker taki niby gorszy, mówiono, to przynajmniej losowało częściej nas. Z szóstkami, siedemkami, a to jest idealna sprawa dla tiger, bo przypomnę tylko: jak tiger ma dobry pancerz, tylko na górnej płycie. Dolna płyta to jest tektura, przebijana nawet przez szóstki, więc nie można tym czołgiem pchać się na trzy razy do przodu, bo to się kończy zwykle po prostu śmiercią. Ok. Tak, powiecie, dziwnie wjeżdżam. Nie wiem po co się pakuje na ten kamień. Yy, pakowałem się na ten kamień, aby mieć przestrzeń. nie chciałem, jakby. O, robić takiego bączka. Ale wyszło i tak dłużej, bo tam. Nie mogę opuścić działa. TTB się pokazuje 1050 HP, no. Brzmi ciekawie. Chętnie bym go trafił, ale nie wiem, czy będzie przestrzał. Chyba się nie wychyli. A jak się wychyli, to tylko na pół sekundy. Widać, że kolega nie chce ryzykować, no ale może popełni błąd. Kolejna sprawa dotycząca Aktegera to styl gry. Jeśli macie tak jak ja problemy z kampieniem, to również tutaj nie będziecie zbyt zadowoleni, bo po prostu tym się raczej obserwuje pole bitwy przez większość czasu i dopiero po jakimś czasie strzela. Dlatego trzeba mieć cierpliwość, a ja jej zdecydowanie nie posiadam. Nagranie tym pojazdem. Pojechałbym chętnie do przodu na prawą flankę. Ale już widzę, że nie ma to większego sensu, bo... Bo, 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 bo... Będzie zaraz akcja po lewej. Rywale tutaj wyjadą. To już też jest przesądzone. O, weszło ładnie. To już jest przesądzone. Oni wyjadą od lewej strony. AMX 50. 120 między innymi. Więc będzie w co strzelać. O, ale ładnie weszło. Tylko trzeba jeszcze... Trzeba jeszcze chwilkę poczekać. Ale zaraz będą cele. Obiekt już skupiony. O! Gotowy do akcji. <śmix> A chyba tak powoli wyczuwa, co się dzieje. Nie chce wychylić się mocniej. Ale. O, o! No dobra. Kalafiorek, niestety. Ale widać już, że. Chyba poczęstowali go nasi. Tak, dostał od naszych. Na przestrzał nie będzie, mamy tysiąc uszkodzeń, więc wydaje mi się, że mądrze byłoby poczynić jakieś kroki mające na celu zwiększenie uszkodzeń w bitwie. A ślepo strzeliłem. Mam spota, okej. Okay. Podjadę agresywniej. Uważam, że to nie będzie takie głupie. AMX raczej ładuje. Pojedziemy tędy. Obiekt też jedzie do przodu, właśnie. Oni tutaj wszyscy będą teraz do przodu jechać. Jest AMX właśnie wcześniej wspomniany. U Conqueror nawet. Przebity, co ciekawe. To jest strzał pod no właśnie, dużym kątem AMX-a i na pewno mogę liczyć na rykoszety. WZ nie przejedzie. Dojedziemy. 1200 uszkodzeń malutko. Ale to są dziewiątki, więc też nie mogłem mieć... Tutaj przesadzonego stylu gry. Jedziemy, 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 ci 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 Nie zabijajcie wz będzie moja. Dawaj, 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 ci 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 jedź, jedź. Wyjedź, 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 cofnij parę metrów. Do przodu jedź jakby. Tak. Chamsko no. Nie, dobra, olewamy go. Może we mnie strzeli. Nawet... Nie było potrzeby. Niestety tutaj za wiele sobie nie postrzelałem. No i jeszcze jest tylko szansa na Konquerora i AMX AMX ucieka, no. I mądrze robi, że ucieka, bo nasi już tutaj mu się palili. Jest Udes. No to w takim razie wygraliśmy na loterii. Ale zobaczcie, jak późno go wykryłem. To jest idealna sytuacja dla Ragtagera. Kurna, nie przebiłem Udesa. a nie przebić, no proszę ja was. No jak nie przebijacie CDS-a... To już wieczcie, że coś się dzieje. W ogóle ten Sedes ucieka dalej. On kręci bączka tutaj. Sedes <laughs> po prostu rozwala system. Zakręcił bączka dopiero. Nasz go zdjął teraz. Ale najśmieszniejsze jest właśnie to dla mnie jak Dobra wymanewrować naszych. No i w tym mnie ja się od niego odbiłem, to też jest takie trochę chore. 1800 uszkodzeń, mało. Gracze mówią, że 1500 to jest już taka znośna bariera, ale umówmy się, ten wynik nie może mnie cieszyć. 8 na 12, właśnie, ta, ta skuteczność również troszeczkę kulała. Czy dało się zrobić więcej? No mówię, jeden z 3 więcej. Uważam, że mogłem zrobić, ale też nie więcej. Na czysto mimo wszystko 71 000 realnie byłoby 61 plus. A raczej, minus naprawa i amunicja. Naprawa i amunicja taniutka to są naprawdę grosze, bo pociski są jak darmowe, więc na czysto byłby zysk. No, duży, duży. Teraz czas na su. Tutaj załoga jest taka sobie, więc nie oczekujcie cudów, nawet nie ma żarówki. Za to są towarzysze broni. No i losowanie też nie najgorsze, bo ósemki. Teraz przynajmniej. Mam tiery równe sobie w dużej ilości. Na ósmeczki to tak. Też widzę, że twarde głównie i 6 i 3. Super persing. Chyba gorzej na tym wyjdziemy. Obiektywnie patrząc, wydaje mi się, że będziemy mieli większe problemy, aby przebijać rywali. No bo zobaczcie, nasz skład mamy Patona, te 4 jak zawsze widzę te pojazdy, to wiem, że będzie źle, bo to nie są dobre czołgi po prostu. Jedna arta na stronę teraz, więc też muszę mieć się na baczności. Uważam, że takie filmy właśnie o premkach są pomocne dla graczy, bo właśnie nawet wczoraj pojawiło się wiele pytań na streamie odnośnie nowych czołgów premium. Uznałem, że... No kurde, dla mnie to nie problem nagrać taki materiał o premkach. A może komuś się przyda. Tyle tylko, że z prymkami jest tak, że każdy ma inny gust i ja zawsze podkreślam. Jeśli ktoś na przykład lubi wolne pojazdy, no to ok, no to mu się może spodoba, ale większość graczy nie lubi jak czołg jest bardzo wolny. Po prostu mało kto jest na tyle cierpliwy, aby wystać przez 15 minut yy, non stop w krzaku i wtedy ja mówię, że to ci się znudzi, to po prostu może się znudzić tobie. I tak dalej, i tak dalej. No tutaj zobaczcie ze zero weszło, Nie wiem co walnęło mojego celowniczego, ale na pewno coś mu na łeb spadło, że nie trafił takiego pewnego strzału. No to było takie trafienie na no, pewniaczek. Jak Tiger. Ej, jak, pan, jak Panther się tam wychyla ponownie. Nie wiem, czy on jest świadom tego, że nasi go na pewno spotną. No tak jak raczej długo nie pożyje. Po pierwszym rkoszecie. Mogę stwierdzić, że nie ma dalej sensu strzelać w Tigerapet tam, gdzie celowałem. Poceluję po wieży. O! Ale nawet w wieżę rykoszet. A nie, to poleciało w kadłub, tak? No, 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 w kadłub. Niecelne działko. Chcę, żebyście byli świadomi, tak to jest normalne w tym pojeździe. To nie jest tak, że to lata w ten sposób, raz na jakiś czas, tylko to jest norma. Nie zalecane jest snajpienie w ten sposób, jak teraz ja to robiłem, tym TDKiem, bo będzie naprawdę mnóstwo pudeł. Skuteczność będzie bardzo niska. I to jest standard na su. Trzeba skrócić dystans. Najlepiej to w ogóle, wiadomo, wpaść na siódemkę jakąś i z nią powalczyć. Dobra. Bóg wie. To jest słabszy punkt. ISA 6. Weszło. No tutaj przebijemy spokojnie. Jeśli troszeczkę będziemy mieli szczęścia, troszeczkę właśnie, troszeczkę szczęścia było. Te 29 plecami. Ale i tak powiem Wam, że się gra dużo lepiej niż jak tej gerem, tym. Od razu ja czuję taką, taką przewagę psychologiczną, że o dobra, ten pojazd nie chce pomóc. Jest mobilny. Daje jakieś szanse na flankowanie. Ale kurno, no takie kalafiory. Kalafiory wczoraj jadłem na obiad. No ale serio, serio, no. Come on. Takie coś nie trafić. Takie coś nie trafić. No przecież to było tak proste do wycelowania. Mówię, tutaj mam tylko półtorej perka, więc ta załoga naprawdę. Będzie jeszcze miała nie jeden egzamin. Podczas swojej służby. Ale wiedzcie, że naprawdę takie kalafiorki to jest kurka. No kurna, nie wierzę. To jest norma. Zaraz zacznę panikować i będzie mniej przyjemnie. Może w Ciebie wejdzie. Przebiję. Jest! Z pożarkiem jeszcze. Uf. Chociaż teraz ładnie weszło. Zobaczcie jaka szybkostrzelność działa jest, to jest chyba tak naprawdę największy plus w tym wszystkim, że jak spudujesz, to zaraz możesz oddać kolejny strzał, który już trafi. Gdyby nie to, nie byłoby tego pojazdu tu gdzie jest, a to naprawdę ma kolosalne znaczenie. Wysoka szybkostrzelność. Kiedy strzelasz po 400 a to i tak nie jest jeszcze rekord, bo przypominam, że na tym tierze mamy y, ISU 122S, które również wyróżnia się kosmiczną szybkostrzelnością. Dostałem odarty, jakbym był poświetlony. Nie wiem, czy mnie nie widać. Mam nadzieję, że nie. Pojechałbym po Super Pershinga. Najchętniej teraz pojechałbym po tego Meda. Ale mam mnie na trzy strzały. Też się ja nie wiem, czy ja go przebiję w ogóle. Zaryzykujemy, co? Pojedziemy po tego premiuma i kluczowy moment. No, niestety, jesteśmy w dupie. Aj, kurna, no to jest duży problem, bo on po prostu wygra ze mną. Obrócił się na mnie. Wiedział, że tu wyjadę, bo miałem spota. Gdyby nie to, przegrałby ten pojedynek właśnie przez tą szybkostrzelność, ale fakt, że był przygotowany, no sprawił, że tutaj nie miałem większych szans. Nasi powinni to wygrać. Type 62 tak jedzie od niechcenia trochę. Tiger P. Nie jestem przekonany, czy to będzie wygrane, powiem wprost. Coś jeszcze, że ten super może to jeszcze ugrać. To nie jest jakiś tam... Wybitny gracz oczywiście, ale... Nie o to chodzi, widać, że on mi więcej ogarnia co się dzieje. Często jest tak właśnie, że kolorek... W pełni... Nie pokazuje naszych umiejętności i ten gracz... Skapnięty jest, wiedział co robić. Szybko też mnie załatwił. Nie był jakimś niby a... Jak widać ma pojęcie, także trzeba takich też... Kolej się obserwować i... Miej do nich szacunek. Zawsze jak do rywala. Teraz pora na SU! Jak nie, wie, nie wiecie, co zrobiłem właśnie, to już chyba wiecie. Jeden z widzów powiedział. Multi, zrób takie wyzwanie Weź na sus 100 y, tylko heki No i wziąłem Wziąłem To była dobra bitwa na szóstkach Zrobiłem pełno Ale teraz miałem pokazywać wam heków a Ogólnie jak się zachowuje pojazd I coś czuję, że Z tego testu niewiele wyjdzie Kurde, no z taką penetracją to ja nie wiem co ja tutaj mogę rozwalić no, niby jest Skorpion Arta Leo, Steyr Arta znowu, nawet KW85 od tyłu, ale. Nie tak to miało wyglądać. Ten test nie tak miał wyglądać. Trudno już no teraz. wsiadam do bitwy. Przynajmniej zobaczcie, że zawsze robicie damage. Będę mógł powiedzieć, wziąłem Heki, one robią większy damage. Kurde, ale dostał combo. Takie porządne. Trochę za późno strzeliłem, to fakt, ale. Też miałem spota gorszego niż sojusznicy. Dłużej jechałem tutaj. O! Kurde, znowu mogłem strzelić od razu. Nie strzeliłem. 106 uszkodzeń póki co, i tak czuję, że chyba tyle będzie maksymalnie z tego miejsca. Kromel pokazał się, zobaczcie. Bokiem. No i znowu go ktoś trafił. Szkoda, bo to są znowu takie sytuacje, gdzie, wiecie, ja bym tym hajkiem naprawdę przebił tych kolesi. Ja wszystkie te strzały mogłem zrobić z przebiciem wbrew pozorom. Tylko zawsze byłem nieco za wolny. Nasi byli szybsi. Będzie uciekał, będzie uciekał. Byłem teraz. Idealnie na czas. Trzy strzały, chyba. Nie, cztery strzały, trzy fragi. No to jest dobry pokaz. Jak grać, o ile uwzględnimy, że to byłyby pełne strzały, bo to nie były strzał za full HP, podkreślę, mam niecałe 400 uszkodzeń, czyli mniej niż średnia na strzał. Ale fragi kradnę zawodowo zawsze. Mówiło się w klanach, jakich, w jakich byłem, w tych polskich szczególnie, że kradziej fragów ze mnie dobry, bo ja fragi zawsze kradłem. Jakoś tak było, że przyjeżdżałem. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Fragi nakradł, pojechał dalej. I teraz to się potwierdza. Zawodowy złodziej fragów. Tyle tylko, że ten mecz jakiś taki. Niefajny. Skorpion był widoczny, ale skupimy się na Leo. Mam spota. Ciekawe, gdzie ten Leo jest. Czy on tu jest? Jest, ale tutaj. I to troszeczkę rujnuje moje plany. Moment. O, nie, Hellcat. Arta. Kurna, no nie. Najgorsze jest to, że mi zaraz trafi znowu Hellcat. I pożarek. No i dobra. Miło się grało. Nie jeździ. Nie jeździ bez gaśnicy. Złote przykazanie, susta Y. To nie jest pierwszy. Przypadek, kiedy ktoś mnie podpalił tym pojazdem. Tutaj szansa na pożar to wynosi chyba 20%. 20% szans na pożar. Strasznie się pali ten pojazd. Susto Y naprawdę pali się, a tam w ogóle będzie chyba porażka z tym super Strasznie się pali Susto Y, mówię wam. Miejcie to na uwadze. No i jestem teraz wkurzony, bo dwie bitwy mam wciąż w toku. Nie pokażę wam, jak tam wyszło zarobkami. No bo co, ja nie wiem kiedy to nawet zakończyć. To może trwać i nawet 10 minut jeszcze. Ta bitwa to nie ma opcji, ale tu może trwać długo. Kurne, te pożary. No i to jest właśnie to, jak gracie czymś tak wielkim, od razu wszyscy wiedzą, gdzie jesteście, co robicie. I to jest największy ból w 6Y. To jest fajne na szóstkach. Ale na ósemkach, kurde, jak ja muszę wyjechać na meda ósmego tieru... To się odechciewa grać, no bo objedzie Ciebie, nawet go nie wykryjesz często, on Cię wykryje, dlatego susto y nie jest złe, ale to musi być dobre losowanie. Szóstki i wtedy można naprawdę coś fajnego wskurać. To tyle w tym odcinku, przede wszystkim po prostu skupcie się na tej ocenie wstępnej z odcinka, bitwy wyszły jakie wyszły, tylko tym jak tegerem w miarę jako tako wyszło. No, i nie ma nic takiego ciekawego do kupienia, że trzeba zaraz biec po kartę i wydać nie wiadomo ile kasy. Porażka. Kurna, wiedziałem, że ten super Pershing to przegra, wygra. Zaraz zobaczymy tylko wynik. Nie, Bulldog to wygrał. 7 fragów. Specjalista. Kurna. Taka przewaga. Na minus wyszedłem jeszcze. <laughs> Dobra rekomendacja. Choke premium, który. Nie zarobił na siebie, ale to przez te strzał w Gerape, naprawdę to był największy ból. Tutaj zobaczcie ta penetrację, faktycznie kuleje. No dobra, więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że prezentacja tych trzech premek coś wam powiedziała. I słyszymy się jeszcze dziś w modzie, a raczej w filmie o modach, bo będę chciał powiedzieć, jak to jest z modami do nowisienki wersji z dnia wczorajszego, bo mamy nowy niby patch, mało kto zauważył pewnie, ale mamy teraz końcówkę 0.2 i modę trzeba wgrać na nowo, więc o tym będzie parę słów jeszcze dziś. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!